Proszę Państwa, ja sam nie jestem w stanie czasami uwierzyć, patrząc się na te zdjęcia po, że one były wcześniej takie przed, te osoby, że tak wyglądały, że rzeczywiście miały takie problemy zdrowotne. I zaczniemy od pana Krzysztofa Frączka, którego serdecznie zapraszamy na scenę. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę tu być razem z wami właśnie w tym miejscu i w takiej sytuacji życiowej, jakiej się teraz znalazłem. Ważyłem 128 kg, obecnie 84, w pasie było 122, teraz 83, cholesterol 279 było, teraz 198, norma, trójglicerydy 180, obecnie 80, norma, ciśnienie dawniej 160 na 100, obecnie 130 na 80. Liczb chyba wystarczy, prawda? No a gdzie brawa? Jeszcze była taka sytuacja, można powiedzieć ciekawa, że moja żona jest podejrzewana, że sprowadziła sobie do domu młodego kochanka. Niby mnie. Oczywiście sąsiedzi. Pomimo tego, że sąsiedzi myślą, że jestem młodym kochankiem, to i tak jej gratulują. Także to bardzo miłe. Jestem bardzo wdzięczny panu Konradowi Gacy. Ma najlepszy program odchudzający na świecie, a może i w kosmosie. Brawa dla pana. Niesamowita osoba. Pasjonowałem się tymi konsultacjami z panią Halinką. To jest osoba, która jest po prostu, powiem krótko, super babcią. Jest osoba, która odchudzając się zyskała tyle energii, tyle ochoty do życia. Jej opowieści w tym momencie naprawdę ma bardzo ciężką sytuację domową, w ogóle możliwość treningową, wyjścia z domu, opiekuje się swoją mamą, a w tym momencie, no jakby, nie wiem, maksymalna energia wstąpiła w panią Halinkę, ale ja myślę, że ona o tym wam opowie sama. Pani Halinka Sachajko, czyli super babcia. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Do klubu zgłosiłam się z wielką nieśmiałością. Nie wiedziałam, czy po prostu sobie z tym poradzę, ze względu na to, że ze względu w ogóle na mój wiek, wielokrotnie ja się odchudzałam, więc myślałam, że pewnie mnie się nie uda. Niestety się po prostu myliłam. Zaraz już pierwszy miesiąc, drugi miesiąc okazało się, że po prostu już poczułam, że się dobrze już czuję i w związku z tym dalej to po prostu poszło mi bardzo, bardzo gładko, jak widać właśnie. Wyniki się bardzo poprawiały. Już w grudniu odstawiłam wszystkie leki, bo właściwie ważyłam już chyba 60 kg, tak jak sobie notowałam tam. Także teraz od tamtej pory to tak jakbym się delektowała tą wagą, bo w ogóle mnie się nie śpieszyło wychodzić z diety. Także zawsze pytałam pana Konrada, że czy muszę po prostu, no ale kiedyś ten czas przychodzi. Poczułam się taka lekka, odstawiłam wszelkie leki, nic mi nie bolało i po prostu dostałam takiego powera, że w ogóle pomyślałam, że szkoda, że jestem na emeryturze, a wiele rzeczy bym po prostu mogła robić, będąc młodsza. Zapisałam się w miesiącu październiku do klubu Super Babci, Super Dziadka. Tam w ogóle jest bardzo wiele zajęć różnych, dydaktycznych i warsztatów, spotkania i różne zajęcia z wnukami. Więc naprawdę to też bardzo mi to pomogło. No, tam też można ćwiczyć i chodzić na kijki Nordic Walking także. Kurier robił nabór, trzeba było kupony wycinać. Znowu kurier? Tak, to ja zawsze z kurierem oczywiście odchudzałam się i z kurierem wszelkie rzeczy dalej robię. Więc skorzystałam, kupony wycinałam i dostałam się do studia tańca Państwa Domskich, gdzie od miesiąca kwietnia rozpoczęłam taniec salsy. Tak.
Super babcia robi pokazy w graffiti. Tak. Będzie was zapraszać pewnie. I końcowym efektem, ponieważ nie wiedzieliśmy, było dla nas też zaskoczenie, to pierwszy, wtedy było 22 maja, finał właśnie w klubie graffiti, tańca, salsy, Los Angeles. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, super babci. Brawa ogromne. I pani Agnieszka Kurantowicz. Fat Killerka z Zamościa. Witamy serdecznie. Proszę. Dobry wieczór Państwu. Kiedy ponad rok temu mówiłam z dużą nieśmiałością, co chciałabym osiągnąć, zmieścić się w rozmiar 38, nikt mi nie wierzył. Od początku były dwie osoby, mąż i syn, które mnie wytrwale wspierały i pomagały. I za to im bardzo dziękuję. Wraz z upływem czasu kilogramy mi znikały, miałam większą wiarę w siebie, zaczęłam również wierzyć bardziej w innych ludzi, ale ta zmiana zewnętrzna, fizyczna, bardzo ważna, zapoczątkowała we mnie coś bardziej jeszcze ważniejszego, zmianę tutaj w środku. I dzisiaj stojąc tutaj przed Państwem, wiem, jestem pewna, że wszystko jest możliwe. Że mogę osiągnąć wszystko, co będę chciała. Ze swojej szafy wyrzuciłam wszystkie ubrania w dużych rozmiarach, ponieważ nie zamierzam wrócić do poprzedniej wagi. Tak również wyrzuciłam z siebie kompleksy, izolację od ludzi, nieśmiałość. I to, kim dzisiaj jestem, inną osobą, to jest mój wielki sukces i nie zamierzam bez względu na kilogramy tego zmienić. Zdecydowałam się na udział w dzisiejszej gali, aby dać przykład innym osobom, że zmiany są możliwe i że zawsze warto o siebie walczyć. Dziękuję Panie Konradzie. Piękna forma. I kolejna osoba, wyjątkowa osoba, naprawdę wyjątkowa osoba, pan Stanisław Pisarski. Zapraszamy serdecznie. Pewna nuta niepokoju i pesymizmu mówiła, że nic z tego nie będzie, człowieku, po coś ty tu przyszedł. Ale po spotkaniu, gdzie usłyszałem pewne słowa, gdzie pewien człowiek wiele razy użył słowa suplementacja, dieta, trening, po prostu uwierzyłem. Uwierzyłem, że z monstrum obleczonego w ludzką skórę można zrobić człowieka, który ma normalne proporcje, normalnie żyje, normalnie wygląda. Nie tylko zmienił się mój wygląd, ale zmienił się mój mentalny wizerunek. Liczyłem na ciało, a zmieniło się i ciało, i zmienił się wizerunek mentalny. Także jest to niesamowite przeżycie, które zdarzyło mi się w szóstym dziesiątku życia, jak to niektórzy mówią, i myślę, że wiele osób powinno z tego korzystać. Poza tym zwraca się uwagę innych ludzi. Najbardziej ucieszyły mnie życzenia, które dostałem na 8 maja, gdzie jest dzień mojego patrona Stanisława. Kolega, który do mnie zadzwonił, złożył mi w ten sposób życzenia z pewną nutą ironii, mówiąc: życzę ci, żebyś przestał chudnąć, bo będziesz miał brzuch mniejszy ode mnie. Także to mnie tylko jeszcze pobudziło bardziej do treningu, a nie zniechęciło. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, panie Stanisławie. I kolejna osoba, niezwykła, pani Lucyna Pietrzyk. Zapraszamy serdecznie. No, zdjęcia są powalające tutaj. Tak, na zdjęciu widać. Ja przyglądając zdjęcia do tej prezentacji, sama nie mogłam uwierzyć, że tak kiedyś wyglądałam. No, ale wyglądałam. Czułam się ociężała. Nic mi się nie chciało, byłam wiecznie zmęczona, zła. Nic nie mogłam zmieścić oczywiście, jak to kobieta, nic nie mogłam sobie kupić. No to było coś okropnego. Teraz widzicie mnie odmienioną, szczuplejszą, szczęśliwszą, a wszystko dzięki panu Konradowi. Gdyby on nas nie przypilnował, nie byłoby tego. Gdyby nie było programu, gdyby nie było tej całej akcji, po prostu byśmy byli tacy. To nie jest dobra rzecz. Dziękuję panu Konradowi i dziękuję całemu klubowi. Wszyscy są super. Dzięki serdeczne. Super forma.
i pani Agnieszka Syk. Zapraszamy serdecznie. Minus prawie 43 kg. Dobry wieczór Państwu. Odchudzanie zaczęłam 12 miesięcy temu. Przed wstąpieniem do programu miałam chore stawy. Byłam cały czas zmęczona. Wyglądałam, jak było widać na zdjęciu. Po przystąpieniu do metamorfozy, do programu, czuję się świetnie. Jestem z siebie zadowolona, szczęśliwa, mam więcej energii, jestem silniejsza. I chciałabym przy tej okazji podziękować panu Konradowi Gacy, dlatego że to dzięki niemu, jego wsparciu i profesjonalnej opiece widać takie efekty. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne. Ewa Litwiniuk, zapraszamy serdecznie. Dobry wieczór. Rok temu ważyłam 122 kg, a dzisiaj swoją wagę mogę zapisać 63. Osiągnęłam ten wynik dzięki temu, że stosowałam się w 100% do całego programu treningowo-żywieniowego pana Konrada Gacy. Oprócz tego, że schudłam, to jeszcze wzrosła moja samoocena. Patrząc w lustro, nie odwracam się, tylko uśmiecham, lubię siebie i akceptuję. Chciałam serdecznie podziękować panu Konradowi za wsparcie podczas całego procesu odchudzania oraz za to, że z worka z numerem 54 mogę dziś włożyć małą czarną w rozmiarze 36. Super, dzięki.